Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stephenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o książce Bartka Biedrzyckiego pod tytułem Kompleks 7215. Zacznijmy od tego, że ja za tę serię zabierałem się od dawna. Znaczy dokładnie od 2014 roku, kiedy ta książka została wydana. Przy czym no, my mamy coś takiego, że trochę takie spaczenie zawodowe, tu kreślę cudzysłów, że jak coś czytam, jak coś oglądam, to już myślę o podcaście. Bardzo często czytam i oglądam coś pod podcast. A bardzo często na przykład, gdy już coś kiedyś omówiłem w podcaście, to potem nie chce mi się do tego wracać, bo szkoda mi czasu. Tak wiem, to trochę jest dziwne. No a przez lata od 2014 za bardzo nie miałem gdzie omówić kompleksu, no bo wtedy tego typu podcasty nagrywaliśmy do kombinatu, a jakoś tak trochę, nie wiem, dziwnie mi było czytać książkę i omawiać ją w miejscu, którym dowodził niejako Godaj, czyli właśnie Bartek Biedrzycki. I to nie to, że zakładałem coś, że mi się nie spodoba, czy spodoba, to w zasadzie jest nieistotne. Bo czy bym ją chwalił, czy bym ją krytykował, to tak czy siak jakoś głupio mi to było robić w takim miejscu, a innego miejsca do tego typu podcastów po prostu nie miałem. I przez lata odkładałem tę książkę na potem. Ta książka zamieniła się w serię, na razie dwutomową, plus trzecia książka z uniwersum innej autorki. A na dniach w lutym wyjdzie tom trzeci całej trylogii. Ja w międzyczasie dużo bardziej wszedłem w literaturę postapokaliptyczną. Jakoś tam zakochałem, no to też za duże słowo, ale no śledzę na bieżąco, śledzę wszystko, co jest wydawane w Polsce w serii książek Uniwersum Metro 2033. Sam Godaj Bartek Biedrzycki odszedł od Uniwersum, bo on fanem Metra był dużo wcześniej, zanim ja nim zostałem, a w momencie jak ja nim zostałem, to tak na dobrą sprawę on przestał nim być i wyprzedał książki, przestał je czytać. A mówię o tym też dlatego, bo podobieństwo do serii Metro 2033 jest jednym z zarzutów wysuwanych w kierunku tej książki. Ja już może nie będę tutaj trzymał w niepewności, ja tę książkę oceniam naprawdę bardzo pozytywnie i w zasadzie chyba do niczego nie będę się przyczepiał, a raczej będzie to pieśń pochwalna, także jak komuś nie po drodze, to w tym momencie no, już wie, do czego zmierza ta recenzja, natomiast książka, z tego co zdążyłem się zorientować, z tego co sobie troszeczkę tam przegooglowałem przed nagraniem, ma raczej umiarkowanie ciepłe recenzje. Raczej była tak umiarkowanie ciepło przyjęta. I pierwsza rzecz to właśnie porównanie do Metra. I o tym było głośno już kiedyś. Tak naprawdę sam Bartek, sam autor komentował to u siebie na blogu. Ja pamiętam taką sytuację, gdy jeszcze wcześniej, zanim w ogóle dowiedziałem się, że Godaj będzie wydawał książkę, on na swoim blogu namawiał do napisania pierwszej polskiej antologii opowiadań fanów Uniwersum Metro 2033. Ja wtedy kompletnie nie czaiłem koncepcji, ja wtedy kompletnie nie rozumiałem, dlaczego mielibyśmy pisać zbiór fanfików. Dopiero później załapałem, czym tak naprawdę jest Metro 2033 i Uniwersum, ale ogólnie no, ludzie wiedzieli, że Godaj jest
fanem tej konkretnej serii i pamiętam, że gdy już było wiadomo, że Bartek napisze i wyda Kompleks 7215, to to się zbiegło z ogłoszeniem wydawnictwa Insignis, że powstanie pierwsza polska książka w ramach serii Uniwersum Metro 2033. I wiele, wiele osób wtedy na Facebooku, na prywatnym i oficjalnym fanpage'u Bartka gratulowało mu i pisało, że tak, wiedziałem, że przecież wszyscy wiedzieliśmy, że to będziesz ty. No, Bartek sprostował to, zresztą całkiem fajnie to sprostował i to jest cały czas do przeczytania na jego blogu. Sam oczywiście zdaję sobie sprawę, że ile zbieżności jego cykl ma z Uniwersum Metro 2033, ale jednocześnie punktuje, że no... To nie tylko metro, no, literatura postapokaliptyczna jest tak naprawdę dość mocno ograniczona, ma dość mocno ograniczony punkt wyjścia i tak naprawdę w tym gatunku mielone są ciągle te same pomysły. I choć oczywiście pierwsze porównanie, jakie się nasuwa, no to jest seria Metro, to Bartek to bardzo, bardzo fajnie spunktował, także no, że to jest jednocześnie trochę ograniczone porównanie, bo wiele, wiele książek wcześniej wałkowało również te same motywy. Tak czy siak, i kończąc już o metrze, bo nie o tym tutaj chcę dzisiaj rozmawiać, tak czy siak... Ja nie mam pojęcia, jaka była geneza kompleksu. Bardzo możliwe, że gdzieś tam w głowie Bartka siedziało na samym początku napisanie książki pod uniwersum. Nie mam pojęcia absolutnie, ale kompleks jest książką, przynajmniej pierwszy tom cyklu opowieści z postapokaliptycznej aglomeracji, wydane przez Fabrykę Słów. Pierwszy tom cyklu jest książką, która z powodzeniem mogłaby... w zasadzie bez żadnych zmian należeć do uniwersum wykreowanego przez Dmitrija Gukowskiego. Naprawdę wystarczyłoby zedrzeć okładkę i nakleić nową, doklejając pieczątkę uniwersum Metro i w zasadzie niczego nie trzeba by zmieniać w tej książce, ona by się wpasowywała w tę serię. Choć tam drobne zmiany w datach, ale to dosłownie mikroskopijne i to też wypływa gdzieś tam dopiero pod koniec, jak ktoś... nie zwróci na to uwagi, a ja starałem się wychwytywać te szczegóły i jakoś tam sobie ułożyć, kiedy dokładnie doszło do zagłady w tym świecie i który dokładnie mamy w tej chwili rok, no to jak ktoś na to nie zwraca uwagi, to przełknie to bez problemu. Tutaj warto zaznaczyć od razu, że ta książka miała bardzo fajną promocję i znów będę chyba często odwoływał się do autora, do Bartka i do jego bloga. No, głównie autor odpowiadał za tę promocję. Bartek naprawdę wtedy się dość zaangażował w nakręcanie na tę książkę w internecie. Pojawiały się teasery, pojawiały się filmiki pokazujące lokacje z książki. Autor oprowadzał nas po tych lokacjach, opowiadał o tym. Ja cholernie lubię coś takiego, ponieważ sam raczej w tych miejscach nigdy nie zagoszczę. To przynajmniej mogę sobie obejrzeć, jak to wygląda i bardzo coś takiego lubię. Podobna sytuacja była właśnie przy dzielnicy obiecanej Pawła Majki, chociaż tam nie sam Paweł za to odpowiadał. Tam raczej czytelnicy czy fani umieszczali tego typu filmiki w internecie. Bardzo mi się to podoba, bo daje mi to możliwość poznania, jakoś śledzenia miejsc, których nigdy nie poznam na żywo. Sama książka, tak jak powiedziałem, opisuje nam świat po zagładzie atomowej, po wielkiej trzeciej wojnie światowej. Punkt wyjścia jest bardzo podobny, gdzieś tam w okolicach 2013, tutaj chyba był to 2015 rok. Na świecie spadły bomby, no i ludzkość zeszła, gdzie dała radę, gdzie mogła przeżyć. Akcja książki rozgrywa się w Warszawie. Ten świat jest nieco przyjaźniejszy, powiedziałbym, niż ten wykreowany w wielu książkach z bliźniaczego uniwersum, a to też dlatego, że Warszawa i Polska nie była głównym celem ataku, także promieniowanie jest minimalne. Aczkolwiek no, świat jest opanowany podobnie jak w wielu tego typu książkach przez mutanty i ludzkość żyje gdzieś tam w bunkrach, w kanałach i w innych miejscach, w których da się przeżyć. Zanim jednak przejdę bardziej do analizy samych tekstów, to chciałbym tutaj jeszcze poruszyć drugą rzecz, którą często przytacza się jako krytykę tej książki.
teoretycznie jest to zbiór opowiadań i to jest chyba główny zarzut krytykantów, że jest za krótkie, że główna historia jest po pierwsze za krótka, a po drugie przegadana. Po pierwsze za krótka, a po drugie rozciągnięta. A gdy zaczyna się już w niej coś dziać, to wtedy ona się kończy. I moim zdaniem, po pierwsze, cała książka, no to jest standard fabrykowy. To absolutnie nie odbiega od tego, co proponuje nam Fabryka Słów od lat w dziesiątkach innych egzemplarzy. Jak spojrzysz na książki Fabryki Słów, no to widzisz książkę tych rozmiarów. Oczywiście, no ona jest krótka, jak większość książek z Fabryki Słów. Audiobook kompleksu 7215 trwa prawie 8 godzin. To jest bardzo mało. Przy czym ten audiobook jest czytany naprawdę szybko. Dla porównania, ten sam lektor czyta przykładowo Kłamcę Ćwieka, drugi, trzeci i czwarty tom, i drugi i trzeci są krótsze od kompleksu, i to krótsze od kilku minut do godziny. To pokazuje, że mieścimy się w standardach, mieścimy się w średniej Fabryki Słów. Naprawdę to absolutnie nie odstaje od innych książek z tego wydawnictwa. Książka jest krótka, ale ja przyznam, że mi to nie przeszkadzało. Ja ją słuchałem w audiobooku i o audiobooku powiem więcej na sam koniec. Przy czym słuchałem ją na takiej zasadzie, że bez parcia, bez jakiegoś ciśnienia, żeby przebrnąć przez nią szybko. Słuchałem sobie w drodze do i z pracy oraz do snu. No i zajęło mi to, nie wiem, za 4 dni. Ale absolutnie nie odczułem czegoś takiego, że wiecie, ciach i po książce. Osobiście nie uważam też, by pierwsza połowa głównego tekstu, kompleksu, była rozbudowana na siłę. Bo wielu recenzentów podaje właśnie coś takiego jako argument, że to miało być pierwotnie opowiadanie, no bo to miało być pierwotnie opowiadanie i że zostało sztucznie rozciągnięte. No, zostało w jakiś sposób rozbudowane do książki. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie przebiegał ten proces. Natomiast ja kompletnie nie odczuwam czegoś takiego, że zostało to rozbudowane na siłę. Moim zdaniem tak nie jest, a nawet wręcz przeciwnie. Jak dla mnie w pierwszej połowie tego tekstu wydarzenia idą trochę za szybko, bo nie mamy takiej jakiejś płynnej linii, ciągłości. Każdy rozdział ma nam dać jakąś nową informację, nową kluczową informację i my skaczemy wraz z bohaterami trochę po lokacjach, trochę po wydarzeniach. Mamy na samym początku las i dziady z lasu, no i informacje o istnieniu kompleksu. Bohaterowie dowiadują się o istnieniu tego miejsca. Za chwilę w kolejnym rozdziale jest już wojna ze słoikami. Strzelanina, akcja, walka i tutaj przypadkowo znajdujemy dziadka, który wie jak dojść do tego kompleksu i przypadkowo pamięta on wszystko sprzed zagłady, pamięta wszystkie ważne dane jeszcze z czasów internetu, z Wikipedii. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ostatecznie gdzieś tam w połowie tego tekstu zaczyna się wyprawa, przy czym ona znów jest prowadzona na zasadzie skakania po różnych lokacjach i wykonywania kolejnych zadań. Zakończenie głównej części książki jest okej, choć ja obstawiałem dwie opcje, no, pozytywną i negatywną, a dostałem coś pomiędzy i dostałem taki finał otwarty. Jest to na pewno dużo lepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że kompleks 7215 jest pierwszym tomem dłuższego cyklu. Tutaj warto zaznaczyć, że w książce mamy sporo skoków w czasie, co nie najlepiej wypada w wersji audio. Jeszcze raz przypomnę, audiobook czytany jest dość szybko i nie mamy sygnalizowania tych skoków w czasie jakimiś pauzami. A są to też bardzo często takie małe skoki na takiej zasadzie, że mamy jakąś akcję, mamy jakąś walkę i nagle z akapitu na akapit przeskakujemy na przykład o 24 godziny w tył czy o 2 dni w tył i dowiadujemy się, w jaki sposób doszło do tej walki, czyli takie wydarzenia pisane trochę niechronologicznie, jak ona się zaczęła, no a po czym po chwili znów wracamy na front i znów wracamy do walki. Mamy skoki tego typu, ale są też oczywiście duże przeskoki, no tutaj w tym miejscu to podzielone jest na bloki tekstu, ale to też jest, nie jest jakoś sygnalizowane za mocno w audiobooku i czasami jak ktoś się na chwilę zamyśli, to będzie musiał cofnąć, bo może się nie orientować, gdzie się w tym momencie znajduje, ponieważ mamy tutaj opisane zarówno dzieciństwo głównego bohatera, jak i przez całą książkę równolegle śledzimy losy również jego ojca. I są to losy jego ojca sprzed wojny i ten segment pokazuje nam powstanie tytułowego kompleksu. Znaczy nie powstanie samego budynku, a utworzenie się tajnej bazy w kompleksie 7215. Te dwie linie prowadzone są naprzemiennie. No, jedna rozgrywa się 20 lat wcześniej, druga teraz. Borka, główny bohater,
jego celem jest odnalezienie ojca. Natomiast w drugiej linii śledzimy ostatnie dni ojca, ostatnie dni naszego świata przed zamknięciem kompleksu. No i jest to prowadzone na takiej zasadzie, że gdzieś tam w finale obie te linie się kończą i obie te linie nawet nie tyle, że się splatają, co po prostu w jednej i w drugiej dochodzimy do finału. I tutaj też kolejna fajna rzecz, ponieważ w kompleksie mamy pokazany ten dzień zagłady i widzimy go oczami różnych osób. Kilku bohaterów przekazuje nam swoje wspomnienia, gdzieś tam opowiada nam o tym, w jaki sposób przeżyli ten dzień zagłady. I to jest super, bo to są najfajniejsze informacje w tego typu książkach, gdzie śledzimy wydarzenia z dnia dzisiejszego po kilkudziesięciu latach. I wszelkie tego typu strzępy informacji zawsze fajnie się przyjmuje, a tutaj mamy tego dużo, również widziane oczami właśnie wojskowych z tego tajnego wojskowego bunkra, więc tak naprawdę na sam koniec dowiadujemy się bardzo dużo o trzeciej wojnie, o atomowej wojnie światowej. Dodatkowo jest trochę informacji takich bez rozwinięcia, takich strzępów wrzuconych gdzieś, ale to według mnie też jest plus, no bo już na starcie mamy właśnie takie strzępki informujące nas o wielkości tego świata i budujące większe uniwersum. A biorąc pod uwagę to, że Bartek Biedrzycki uwolnił to uniwersum, uwolnił ten świat, no i już powstała jedna książka Upadła świątynia Dominiki Więcławek, która również rozgrywa się w świecie kompleksu 7215, to jest fajne i mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijać. Mnie się to czytało świetnie, szybko, przyjemnie. Okej, no gdybym czytał szybko, gdybym usiadł do tego i był tym typem czytelnika, który bardzo szybko czyta, to pewnie przeczytałbym to w jeden wieczór i w tym momencie rozumiałbym krytykę. No ja to sobie rozłożyłem na kilka dni i naprawdę nie odczułem tego, że to jest jakoś bardzo krótka historia, a wręcz przeciwnie, właśnie wielkość jej wpłynęła na to, że ja się nie zdążyłem nią zmęczyć. Po prostu przyjemnie mi się przez nią przebrnęło i to samo tyczy się dwóch dodatkowych opowiadań, ponieważ w tej książce mamy dwa kolejne opowiadania, dlatego na samym początku powiedziałem, że w pewnym sensie jest to zbiór krótkich tekstów, no bo tę pierwszą mini powieść też teoretycznie można by potraktować jako takie opowiadanie według standardów Stephena Kinga. No i pierwsze opowiadanie, które tutaj dostajemy, jest dłuższe, ma około 60 stron, tytuł jego to I tak warto żyć. I mnie się czytało to bardzo dobrze, bardzo dobrze. To w zasadzie wsiąkłem w to jak w powieść. Po pierwsze, to opowiadanie rozgrywa się 5 lat po wojnie. Niezwiązane jest kompletnie z głównym tekstem. Mamy zupełnie innych bohaterów. Mamy bezdomnego, który po wojnie zamieszkał w cegielni. I tam na skutek pewnych wydarzeń dołączyli do niego kobieta i dzieci i uchodźcy ze szpitala, w którym doszło do masakry. No i teraz 5 lat po wojnie kobieta jest ciężko chora, jest umierająca, a on próbuje zdobyć dla niej leki. I wraz z synem udają się w podróż do szpitala w celu właśnie zdobycia leków, może nie tyle leków na samą chorobę, a chociażby leków przeciwbólowych, żeby pozwolić jej godnie umrzeć. Co jest dobre w tym opowiadaniu, to, że akcja rozgrywa się krótko po zagładzie w świecie ogarniętym nuklearną zimą. Mamy lodowe pustynie, mamy zbite kilkumetrowe zaspy śniegu i to jest naprawdę doskonałe. To się doskonale słuchało akurat teraz, w drodze do pracy, kiedy no, może i nie przedzierałem się przez zaspy śniegu, no ale ten śnieg leżał na ziemi i ten śnieg sypał i to się naprawdę świetnie słuchało w tym okresie i ja bardzo polecam audiobook na ten okres właśnie. Ja chodzę do pracy pieszo, więc przez ten śnieg się przedzierałem i sobie słuchałem o bohaterze, który robi to w tym samym czasie w postnuklearnym świecie. Bardzo, bardzo dobre wrażenia. Samo opowiadanie fabularnie też niezłe. W pierwszej połowie oparte głównie na opisach, a nie o dialogach. Później, gdy już dochodzimy do szpitala, no to akcja przyspiesza. W zasadzie nie mam o czym opowiadać, żeby wam czegoś nie zaspoilerować, nie zdradzić. Bardzo dobre opowiadanie. Tyle. Jeszcze mniej mogę powiedzieć o drugim tekście pod tytułem Ostatnia posługa.
Jest to dużo krótsze opowiadanie, które ma 14 stron. Jego akcja rozgrywa się 21 lat po wojnie. Główną bohaterką jest dziewczynka, która na skutek różnych mutacji osiągnęła umiejętność czytania w ludzkich myślach, osiągnęła umiejętność telepatii i z tej umiejętności korzysta w wyprawie do tunelu, w którym no, coś się znajduje, ona udaje się tam, żeby to odkryć, no i to odkrywa. I tak naprawdę, no naprawdę nie można więcej o tym tekście powiedzieć. Jest to dobre opowiadanie. Może nie jestem nim tak zachwycony jak tym wcześniejszym, ale jest to kolejny świetny tekst składający się na naprawdę niezłą książkę. Jeśli oczywiście lubicie literaturę postapokaliptyczną, no bo jeśli nie lubicie, to absolutnie nie macie tutaj czego szukać, ale jeśli lubicie, to według mnie jest to naprawdę niezła pozycja, absolutnie nie odstająca ani na jakoś szczególnie na plus, ani jakoś szczególnie na minus w worku tych wszystkich książek, które teraz są wydawane, a przynajmniej tych, które ja do tej pory przeczytałem. Istotna informacja jeszcze jest taka, że książka została zilustrowana przez Roberta Adlera. Niemal każdy rozdział posiada czarno-białą, bardzo dobrą ilustrację. Natomiast mówiłem, że wrócę jeszcze do samego audiobooka w dwóch zdaniach. Lektorem jest Andrzej Hausner. To jest człowiek, który przeczytał bardzo dużo książek. Jeśli klikniecie sobie w jego nazwisko na audiotece, no to pojawi się tam gigantyczna lista. Bardzo dużo książek właśnie fantastycznych, bardzo dużo książek z Fabryki Słów. Ja powiem tak. Ciężko mi się było wbić. Przez jakieś dwa pierwsze rozdziały miałem dużo zastrzeżeń. On czytał szybko, co akurat minusem nie jest, bo ja lubię, jak audiobooki są czytane dość szybko, ale przez pierwsze dwa rozdziały miałem trochę takie wrażenie, jakby ta książka była czytana jednak przez amatora. Dobrego, ale amatora. Jakiegoś zwykłego czytelnika, który sobie nagrywa i umieszcza pliki w internecie. Trochę nie podobało mi się na początku, jak autor moduluje głosy, ale ja nie wiem, czy to problem tkwił we mnie, czy faktycznie w lektorze, bo bardzo szybko u mnie to zaskoczyło i naprawdę tę książkę słuchało mi się świetnie i nawet, tak jak na samym początku czepiałem się głosów, tak potem mi się to bardzo podobało, w jaki sposób on zmienia i moduluje głosy. Fakt, że wielu bohaterów brzmiało jak debile, jak skończeni idioci, ale z drugiej strony to też pasowało do tych postaci chyba. Bardzo dobry audiobook, polecam. To niestety trochę drogi. No, ta książka kosztuje w wersji audio około 40 zł. Za 8 godzin słuchania to jest dużo. Ja jednak mam opory, by płacić takie pieniądze za książki, które trwają mniej niż 10 godzin. No ale jeżeli nie macie parcia na tę książkę, to Audioteka przynajmniej raz do roku robi promocję 50% zniżki na swoje urodziny, także w ten dzień można się zaopatrzyć taniej w książki, które się chce przesłuchać kiedyś, na które nie ma się takiego oparcia, żeby zrobić to teraz. Ja tak robię raz do roku. Jeśli akurat mam pieniądze, to kupuję właśnie wtedy tego typu tytuły. Okej. No i to by było chyba na dzisiaj wszystko. Fanom postapokalipsy książkę polecam. Ja na pewno zapoznam się z pozostałymi tomami. No na chwilę obecną w wykonaniu Bartka został mi jeszcze tylko jeden tom i myślę, że przesłucham go bardzo szybko, także pewnie do tematu tutaj jeszcze powrócę, ale najprawdopodobniej przeczytam też Upadłą świątynię Dominiki Więcławek. Ta niestety nie została wydana w wersji audio, więc przeczytam ją tradycyjnie. A jeśli już przeczytam obie książki, to pewnie chapnę też w lutym zakończenie trylogii i tę książkę już omówię na bieżąco. Na dzisiaj to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Książkę oczywiście polecam. Do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się ciepło. Cześć. What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!